Jezu! Ale teraz się nie zaśmiałam! Niektóre to już... Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj mamy nowego vloga. To będzie aranżacja salonu, o tak to nazwiemy. W naszym salonie zagości kominek, jak wszystko dobrze pójdzie. Taki jest zamysł i obrazy. I wszystko wam pokażemy, na razie zmierzamy w kierunku Castoramy, żeby kupić taśmy. Taśmy będziemy kupować tam na taśmach, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Jesteście na kanale Enjoyment Family. No. Jakby ktoś... A ja jestem Marta! Krzysiu! Jest duży, bardzo duży. Chodź tutaj też wyżej. Położysz tą głowę? No i? Oglądnij się. Z palcem w nosie. To jest pusto. Idealnie. Jest pusto. Czy to jest pusto? Sprawdzam stabilność. Tak mi się podoba. No i zastanawiałam się nad tym po prostu. Ten jest ładny, ale jest malutki. W stosunku do tego? I jest elektryczny. A my tam nawet nie mamy tego. Ale patrz, wygląda prawdziwy. Kominek tylko idzie wtedy, kiedy jesteśmy na dole. A no tak. Nie będziesz puszczać kominka i szczuwa na górę do komputera. No ale kto tak jeszcze robi? No nie patrz tak na mnie. Puścimy sobie tą szybę, która tutaj jest na ten, niżej. Zrównamy to. Wtedy nalewasz. To jest taka szyna specjalnie, no to my po prostu zrobimy to niżej. No. Jedziemy z kominkiem. Ale on jest wielki, kochanie. Wracamy z Castoramy. Ma moje kominek. Tak. Ma przyjechać do nas między 14 a 17, także jedziemy szybko, bo jeszcze musimy skoczyć w jedno miejsce, żeby zdążyć. I zabieramy się do roboty. Za klejenie ekranu. Ty jesteś zdrowo dołknięty, ci powiem. Zdrowo jebnięty? Dołknięty, byłam miła. Dotarł nam kominek. Kasztorom. Dobra, to skoro już cały sprzęt, który potrzebujemy, mamy załatwiony, to czas na co, kochanie? Czas na unboxing. Ja sobie pozwoliłam już trochę pomóc. Tutaj mamy obrazy w takiej tubie. Pięknie, dużo obrazów, tu dużo ramki i jest tutaj dość sporo, bo cała ściana nam na to zejdzie. Pokażę wam, jak wygląda ściana przed i jak będzie wyglądała po i po prostu już się jaram. My wybraliśmy ramy drewniane, pytałam was, czy drewniane, czy czarne. Większość osób powiedziała, że czarne, ale stwierdziliśmy, że lepiej nam się to będzie kontrolować, komponować i z podłogą, i tutaj nie chcieliśmy takiego przytłaczającego looku czarnych ram, więc mamy wszystko drewniane. Zresztą myśmy oszaleli na punkcie drewna i wszystko jest drewniane. Naprawdę sporo czasu nam to zajęło, żeby je sobie zrobić, całą taką ścianę, którą chcieliśmy. Jak wam mówiłam jakiś czas temu, szukaliśmy obrazów, wiecie, jakiś luster, czegokolwiek na ściany, żeby w naszym salonie zrobiło się bardziej przytulnie. I najwięcej odpowiedzi pojawiało się w ankietach z poleceniem strony Desenio, więc postanowiłam na tą stronę wejść, zobaczyć jak to wygląda. I powiem wam, że zachwyciłam się. No oszaleję, powiem wam, siedzę i układam te obrazy i najchętniej to bym sobie zrobiła takie ze trzy ściany na wymiankę, no nie? To jest tak piękne, że jestem zabujana naprawdę. Pokażę wam na pewno efekt końcowy, także oczekujcie, ale na razie to jestem... Siedzę i dobrze, że miałam tu mojego męża, bo już by zafiksował naprawdę. Ilość
obrazów, szerokość oferty, różnorodność tej oferty. Bo to tak jest z tymi ludziami. Nie ma wyboru, to narzekają, że chcieliby tak, a srak. Jest wybór, to się zdecydować nie mogą! Do jutra będę siedzieć. Za dużo, za dużo. Wiecie, wszystko fajnie, obrazów jest multum, wielkości są całkowicie różne. Ja się zastanawiałam, jak ja to mam, kurde, połączyć. Mój zmysł artystyczny i wiecie, taki przestrzenny jest na poziomie minus 900. Więc generalnie zastanawiałam się, jakby to zrobić. I dużo z was mi napisało wiadomości, ej Marta, ale tam jest przecież coś takiego jak stwórz galerię obrazów. I powiem wam, że tu się zrobiły największe turboschody, ponieważ ja jestem tylko kobietą i wybrać cokolwiek, no to zobaczcie sami, jak to wyglądało. Ale wiecie, jak to jest. Kobieta jest tylko kobietą i podejmowanie tak ważnych decyzji jak wybór obrazów do domu, który ma zaaranżować nasz środek, dodatkowo ma stworzyć taki zestaw przytulności do salonu, nie jest łatwym wyborem i generalnie liczysz jako kobieta na pomoc swojego faceta. No hej, Misiu. No co tam, Martuś? Słuchaj, bo mam takie pytanie. No siedzę z tymi obrazami. No. Mhm. To ja bym zrobiła bardziej zielone. Dobrze. Bo mam taki problem, bo bardziej góry, czy bardziej rzekę z górami, bo tutaj też są łódki. To ten największy ma 70 na 100, a ten mniejszy ma no mniej. Mhm, takie będą okej. Okay. Most, będzie nawet nie wiesz, które poprzednie. Ty w ogóle się nie interesujesz tym. Mi zależy, żeby było ładnie w tym domu. I pomóc jakkolwiek, a nie zostawiać mnie z tym samą. Nie, naprawdę mi też zależy na tych obrazach. Mhm. Tak, widzę, słyszę, że mnie słuchasz, no. No generalnie mój mąż jest oazą spokoju. Ostatecznie paczka dotarła, więc dzisiaj ją otwieramy. Nie mnij mi tego tak! Cię tego wyciągnąć. Nie mi! Czyste ręce masz? Myłeś? Nie. Umyj. Też idę. Okej, trochę nas noc zastała, ale wymieniliśmy sobie żarówkę, żeby wszystko było dobrze widać. So now you're here again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes.
ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break. Kończyliśmy! Się z wami żegnamy. Link do strony, gdzie zamawialiśmy obraz, znajdziecie w opisie filmu. Kominek, no to widzieliście, że jest z Castoramy i właściwie tyle się dzisiaj zmieniło. I to koniec na ten rok. Koniec, tak. Ja już tyle nic spokój. Ale ładnie. Pięknie. Bardzo ładnie. No.